Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo. Aha. Z browaru Williams Brothers. I to takie szkockie, bardzo tradycyjne. No można by powiedzieć, że bez chmielu, ale nie. Jest chmiel. Z tym, że Szkoci mieli problemy z ważeniem piwa. Przez Anglików oczywiście. Bo no cóż, nałożyli straszne podatki na chmiel. Także czepiali się wszystkiego, czego można. No i ważyli piwo bez chmielu, za to chcieli jakieś goryczki. No i dodawali zioła, dodawali wrzos. I to piwo jest właśnie z wrzosem. I ma bardzo ciężką do wymówienia nazwę. Nie wiem, czy powiem to dokładnie tak, jak powinno być powiedziane. Frech. To tak troszkę niemiecko brzmi. Ale coś w tym jest. Tak naprawdę znaczy to po prostu piwo. Wrzosowe. I tyle. Tutaj piszą, że jest to jasne bursztynowe ale z kwiatowym aromatem i takim przyprawowym ziołowym finiszem. W składzie jest woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, wrzos, jakieś 0,5%, chmiele, imbir, bogmyrtl, jak to się nazywa po polsku? Jakaś śmieszna nazwa. Woskownica europejska, czy jakoś tak? Karbon część nad Bałtykiem jest spotykana. Także nie to, że jest tylko w Szkocji spotykana. Nie jest. Ale w Szkocji to rośnie wszędzie. No i oczywiście drożdże. Piwo to powstało, gdy jeszcze... Znaczy było ich pierwszym piwem. W ogóle browar William Brothers na początku nazywał się Heather Ales. I receptura ta została przeniesiona do nich przez kobietę, która tam znalazła jakieś w starych zapiskach tą recepturę na to tradycyjne szkockie piwo właśnie z wrzosem. I oni wzięli od niej tą recepturę, zrobili, uważali piwo, które okazało się nawet takie popularne, odnieśli sukces i dla niej w zamian, w umowie podpisali, że będzie miała tego piwa ile tylko chce. Czyli zawsze coś tam jej odpalają, że tak powiem, w formie barterowej piwo. Czyli nie ma zysków z tej receptury jako takie, ale ma piwo do użytku własnego. No jak powiedziałem, piwo jest z wrzosem, ale także z imbirem, z ziołami, ale ma też chmiel. I chmiel to jest First Gold. Podejrzewam, że go niedużo jest, tylko tak, żeby było troszeczkę. I słody to jest właśnie jęczmienny, kara i pszeniczny. IBU wychodzi jakieś 12, czyli takie fajne i szkockie. Ładna etykieta z takimi starymi napisami. Kapsel biały z logiem browaru, nic ciekawego tak naprawdę. Otwórzmy to. Okej, okay. Jest przyjemnie. Piwo jest dosyć jasne. Klarowne. Z ładną pianą. No, troszkę taka ekri w kolorze. No i co my tu mamy? Nie mamy zbyt dużo. Troszkę dwutlenku węgla po prostu czuć.
Lekka słodowość, troszkę drożdży, kwiatowość jest, ale lekka. Ogólnie taka słodowo-kwiatowa kompozycja. Okej, okay. Nie jest tego dużo, no ale coś tam jest. Okej, okay. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Jest słodowo, nasycenie jest w miarę niskie, lekkie miodowe akcenty, może to właśnie ten wrzos, nie wiem. Jest w miarę takie rześkie, odświeżające, przyjemne, łatwo pijalne. Ile to ma alkoholu? No, gdzie to jest? 5% alkoholu. Ważone w Szkocji przez 4000 lat. Wrzosowe ale jest najstarszym stylem piwa ciągle ważonym na świecie. Ważone do XVI wieku z słodów jęczmiennych. Sweet Gale and Head of Flowers. Sweet Gale. To nie wiem co to jest, ale Heads to są kwiaty wrzosu. Freich jest kwiatowym, troszkę gorzkawym, pełnym piwem. Z takim właśnie przyprawowym, ziołowym finiszem, tak to napisali. Okej. Okay. Bardzo fajnie się je pije. Z tym, że jakiejś rewelacji to tu nie ma. I tego... Ta goryczka jest troszeczkę taka lekka ziołowa, powiedzmy. Ale naprawdę na minimalnym poziomie. Imbir? No nie wiem, czy go wyczuwam. No może odrobinę, jak się zastanowisz, to go znajdziesz, ale bardzo minimalnie. Ale ogólnie sprawia takie wrażenie właśnie odświeżającego, troszkę takiego elektryzującego piwa. Fajne jest. Fajnie się je pije, ale znowuż takich wielkich kwiatowych nut czy innych to tak, no nie bardzo. Jest taka fajna, słodka, miodowa nuta i dosyć fajne, odświeżające, słodowe też nuty. Jakbym nie wiedział, że to jest z wrzosem, to bym nie powiedział. Tak samo z tym imbirem dodanym i z tą woskownicą. Także o tyle jest fajne, że jest to stara receptura, tradycyjna, a piwo wydaje mi się, że jest trochę podrasowane pod nowoczesnego odbiorcę, bo podejrzewam, że oryginalnie było ciemniejsze, bardziej wędzone. No bo wszystkie słody były raczej podwędzane niestety, bo na żywym ogniu były suszone. No i to troszkę inaczej smakowało, zdecydowanie. Natomiast piwo warto odnotowania, ale nie jakieś super hiper, że macie wspaniałe odczucia smakowe. Nie, ale bardzo fajnie się pije. To jest takie piwo do wszystkiego tak naprawdę. Przyjemne. A oprócz tego macie dodatek historii do niego. Warto spróbować po prostu. Możecie powiedzieć, że piliście piwo z wrzosem. No i jest super, nie? Ale no, dupy nie urywa, że tak powiem.
Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie, strzelam dziwa.